Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy orać nasz ogród. No ale najpierw trzeba pozbierać linię kroplującą. I tutaj jedziemy, pokażę Wam tak od razu drogę, jaką pokonuję do swojego ogrodu, bo dosyć często pytacie, czy mam daleko, jak ta droga wygląda, ile jest lasów wokoło, jak położona jest wieś. Tutaj jest kościół po lewej stronie, kościół zabytkowy, skromny w środku, ale jak widzicie z cegły podmurówka jest kamienna. Nowy młyn, tutaj kiedyś była jednostka WOP-u, tutaj jest elektrownia wodna teraz, a w tym miejscu przyjechaliśmy jeden z mostów, to jest drugi z mostów i tutaj była jeszcze przed, w czasach powojennych czy przed wojną fabryka uszczelek gumowych, no i przejechaliśmy trzeci most, a wracając tam do nowego młyna, to tam była właśnie jednostka WOP-u. I jak po wojnie tutaj ludzie na te tereny zaczęli przyjeżdżać z Bieszczad, dokładnie z Bukowska, to tutaj pierwszym takim dowódcą tej jednostki był porucznik Karabasz. Nawet jest tablica upamiętniająca tego człowieka na kościele, z tego względu, że on był człowiekiem, który ocalił, tak można powiedzieć, ten kościół od rozbiórki, dbał o ten kościół, no i te wojska ochrony pogranicza miały na celu zabezpieczanie tego pogranicza, bo wtedy czasy były takie bardzo niepewne. Ludzie, którzy tutaj przyjechali, bali się o swoje życie, o swój los. No wiadomo, pierwsza partia przyjechała w 1946 roku, druga partia przyjechała w 1947 i między innymi właśnie moi dziadkowie przyjechali tutaj w 1947 roku na te tereny. No i taki był los niepewny. No, zaczynali od zera, nie mieli co jeść, głodowali bardzo często, ale wiecie co, więź, jak dziadkowie opowiadali, tych ludzi była niesamowita. Oni sobie pomagali z sąsiadami. Ktoś zdobył troszkę słoniny, ktoś gdzieś troszkę kartofli, razem gotowali, razem jedli. Bieda była niesamowita. Moja babcia, jak tu przyjechała, miała 16 czy 17 lat, teraz już tutaj nie będę celować, od dziadka była 15 lat młodsza. Dużo. Już teraz słyszę to, wow, 15 lat. No duża różnica wieku, ale się szanowali, no założyli rodzinę i jakoś ciągli. Takie różnice wieku kiedyś były. Nie dziwiły nikogo. Na dzisiaj to jest troszkę, aczkolwiek ja wiem, kwestia uczuć, kwestia podejścia do drugiego człowieka, wiek to tylko cyfry. No ale wracając do tematu, no moja babcia jako taka młodziutka dziewczyna, młodziutka kobieta, już chodziła na sąsiednią wieś do bogatszych ludzi pracować cały dzień na mucarni za kilogram mąki. Wyobraża sobie ktoś iść do ciężkiej pracy za kilogram mąki? No nie, dzisiaj ludzie za 3-4 tysiące nie chcą robić, a co dopiero za kilogram mąki, za 30 kilo mąki w ciągu miesiąca. Takie były czasy, kochani, no jak babcia opowiadała, był dramat. No i tu widzicie drogę, tu są już moje pola, nasze pola. To pole jest, odtąd się zaczyna już nasze. I tutaj jak rodzice trzymali krowy, to było pierwsze pastwisko. Tutaj ganiałam z siostrą krowy. Mój dziadek ganiał, dziadek lubiał paść. I to się zbierało rydze. Już teraz tych rydzy nie ma. Rydzów nie ma. Jabłonka nasadzone to jest przez dziadka. Tutaj jest jedna gruszka, tam jest druga gruszka. Tam dalej prosto jechać było drugie pastwisko i trzecie pastwisko. Na to pierwsze bardzo lubiłam krowy ganiać, bo było blisko. Na drugie, no, jeszcze też, ale trzecie było aż tam daleko. I tam już jak przychodziło, jak mama z tatą mówili, trzeba wygnać krowy na trzecie pastwisko. Oj,
Oj, jaki był ból tyłka. I tylko chciałam się wymigać. Nie bardzo lubiłam krowy ganiać, powiem Wam szczerze. A dlaczego? No nie trudno się domyślić. Przed chwilą mówiłam o jednostce WOP-u. Byli żołnierze. I jak te krowy goniłam, oni wisieli na oknach i gwizdali. I dlatego nie lubiłam ganiać krów. Także wymigiwałam się jak mogłam. Wolałam iść naprawdę do bardzo ciężkiej, katorżniczej pracy, niż gonić te krowy pod jednostką WOP-u. Także takie wspomnienia mam. Tam jest nasza pasieka. Połowa pasieki. Jest pawilon i część uli stacjonarnych. No i te pola w koło tutaj praktycznie są nasze. Tu kiedyś była plantacja porzeczek. Ci ludzie już dawno nie żyją. Tam była druga plantacja, o której opowiadałam na odcinku z malin. Tu prawdopodobnie będą w przyszłym roku kartofelki. Jeszcze się zastanawiamy, czy na tym kawałku, czy tam na tym właśnie, co mówiłam, pierwsze pastwisko, ale raczej tutaj. Tu Edziu właśnie nawozi obornik. I tam od koryta rzeki będą kartofelki. Tu, gdzie te drzewka są, jest już rzeka, malutka, lokalna rzeczka, która wpada do Odry i pierwszy ogród. Drugi właściwie, bo pierwszy jest tam. I tutaj jest drugi ogród, na którym jest już posadzony czosnek z cebulą. Troszkę wcześnie, no ale tutaj z takich przyczyn rodzinnych, mojego zdrowia, już posadziłam. Gdybym nie musiała, to jeszcze bym czekała, bo tutaj u nas temperatury są, dzisiaj mamy chyba 12 stopni, także jest bardzo ciepło. To jeszcze bym tego nie sadziła. No ale siła wyższa, kochani. I ogród pierwszy, a tak naprawdę z kolei drugi, ale to jest ogród pierwszy. No i tutaj będzie altaneczka. I tak wygląda właśnie droga na mój ogród, do mojego królestwa. Ostatnie prace porządkowe. Zabieramy wszystko, co jeszcze tutaj zostało przed stależowaniem. Trzeba to zapakować na wózek. Pomidory, które będziemy stąd usuwać, wywozić do naszego lasku. Edzio tam już talerzuje obornik, który był wywożony pod ziemniaczki, które będą sadzone w przyszłym roku, i za chwileczkę my tutaj uprzątniemy wszystko, co jest do uprzątnięcia, i będzie talerzował tutaj mój kochany ogród, moje królestwo. Zobaczcie, sprzątam tutaj paliki i jest myszka. Nie rusz, nie rusz, nie rusz, nie rusz. Ona... Tak, tutaj jest. Była przy... O, jest, jest, jest. Zobaczcie. To jest mysz polna. Tu jest, tak, o. Z takim czarnym pasem. Uciekła. Niejadalna dla kotów. Tutaj, nie, koty jej nie jedzą. One mają coś w sobie, nie wiem, trującego, czy coś takiego, że koty tych myszy w ogóle nie ruszają. Już uciekła gdzieś do dziurki. Bardzo dużo jest w tym roku myszy. Jest mało ptactwa, które te myszy wyłapywało. Niestety ptaki giną. A w związku z tym mnożą nam się szkodniki na naszych polach. Dziur jest pełno, bardzo zimno. Okropnie zimno, ja już też zmarzłam w ręce. Wyniosę stąd paliki. Tam sobie ustawiam je pod siatką. Później się podjedzie tutaj, pozabiera. Zaczęło mżyć. Jest bardzo zimno. Okropnie zimno jest. Jeszcze wczoraj było 13, prawie 14 stopni, a dzisiaj chyba jest zaledwie ze 3-4 i do tego taki wiaterek lodowaty. Mrzawka. Mrzawka cieknie z nosa. Jest, słuchajcie, zimno. No ale zrobić trzeba. Ja tutaj się śmieję, że to Krzyś przywiózł mi tą syberyjską pogodę w prezencie. I tak tutaj mówię do niego: zabieraj ty te swoje prezenty i wracaj. Wracaj z tymi prezentami tam, skąd żeś przyjechał. Takich prezentów to ja nie chcę.
Lubię zimę, kocham zimę, kocham jej uroki, widoki, ale zimna niestety nie. Nie lubię upałów i nie lubię mrozów. Taka temperatura wypośrodkowana, można powiedzieć, średnioeuropejska. Nie afrykańska i nie syberyjska. Umiarkowany, dokładnie. Klimat umiarkowany jest najlepszy, chyba najbardziej odpowiedni dla naszego organizmu. No, są ludzie, którzy żyją na różnych kontynentach i są przystosowani. Przecież żyją ludzie w Afryce i oni są przystosowani do tych temperatur, bo mają ku temu predyspozycję. Przyjeżdżając do Europy, im jest zimno, zamarzają. Tak, dokładnie. Ja mogę coś powiedzieć, że byłem w takich krajach. Moje nożyczki się znalazły, których szukałam, a one leżały sobie tutaj w trawie. Jeszcze zabiorę kiwano, pozyskam nasionka z niego. Urosło mi dosyć fajnie. Też dostałam od kogoś z Was nasionka kiwano. Wysiałam je i później w doniczce były takie jakieś, wiecie, rosły, nie rosły, takie kipsiały w tej doniczce. I wysadziłam tutaj w rogu, mówię, będzie z tego coś, to będzie, nie, to nie. I zapomniałam nawet o tym, o tej roślinie. Któregoś razu tak zaglądam tutaj, tu było ziele, wyrosła mi lebioda. Wyrwałam tą lebiodę, patrzę, a tutaj taki krzak. I tak któregoś razu szukam tych owoców, tutaj mówię, nie ma. Jakiś, mówię, chyba samiec mi się trafił, a nie, kurczę, kiwano. Ale chyba za 3 dni przyjechałyśmy z córką i córka się pyta, mama, co to za zielsko tam rośnie na tym płocie? I ja mówię, to miało być kiwano. A co to jest kiwano? Ja mówię, no takie coś kolczaste. A córka tak zagląda w ten krzak. Mamo, są! Ja mówię, ty, co tam są? Jak mówię, to goły krzak. O, no chodź, mi pokazają. Ja kręcę i zobaczcie, ile tutaj tego kiwano jest. Smaczne. Kolczasta bestia. Tutaj trzeba albo w rękawiczkach, albo delikatnie brać, bo naprawdę kolce są takie dosyć ostre. Ale młody owoc kiwano nie jest aż tak kujący jak ten dojrzały. W smaku przypomina ogórka i jedliśmy go na kanapkach. Smaczny jest, naprawdę smaczny. Nawet zrobiłam mizerię. Mizerię? Mizerię robi się z ogórka, a z kiwano co się robi? No w każdym razie jadłam kiwano ze śmietaną, pyszne. Naprawdę pyszne. I teraz sobie tutaj wezmę kilka owoców, ten kuje, a wrósł mi tam w siatkę. I pozyskam nasionka na rok drugi, znowu posieję sobie. Kurczę, jak się tu dobrać do niego? Tak, ty masz. O, mój upór bywa wielki. Ojoj, w głowie mi się coś zakręciło. I jeszcze jeden. Ten jest zgnity. Ten jest dobry. Nie, tutaj nawet podpisane jeszcze jest kiwano. I teraz jak to tutaj zostanie, to na wiosnę będę miała tutaj plantację kiwano, tak jak i plantację pomidorów, bo te, które spadły, wszystkie tutaj mi się powysiewają. Ale to też dobrze, bo wiecie co, ja już to mówiłam w poprzednim odcinku, jeżeli znajdziecie taką samosiejkę, bo to się tak nazywa fachowo, samosiejka, wyhodujcie sobie z tego pomidora, to będzie najlepszy owoc. Odporny na wszelkiego rodzaju zarazy, odporny na warunki atmosferyczne i przede wszystkim plenny. I owoce są dużo smaczniejsze, jak z tych takich wychowanych sztucznie. Powiedziałam właśnie, że odporny na różnego rodzaju choroby. Także jeżeli one mi tutaj wyjdą, a wyjdą mi w hurtowych ilościach, też sobie pozyskam takie nasionka. Nie wierzę, kochani, nie wierzę, zaczął właśnie pruszyć śnieg.
Czy wy widzicie to, co ja? Nie, no to jest nie do wiary. Dzisiaj jeszcze żeśmy zbierali grzyby. Ten film, który tutaj teraz nagrywam, jak się pojawi, to grzyby już na kanale są. Nie no, po prostu szok. A sprawcą tego jest ten oto człowiek, który siedzi w tamtym ciągniku. On mi przywiózł tutaj ten śnieg ze wschodu na zachód. I nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać tak naprawdę. I po śniegu. Płatki śniegu przestały już lecieć. Teraz leci mrzaweczka. Ziemia tutaj pięknie się talerzuje. Jest pulchniutka. Unosi się teraz niepowtarzalny zapach tutaj tej przewracanej ziemi. Ogród jest taki troszeczkę niekształtny, bo tutaj zachodzi tak zwany brzuch. No i tak jak teraz talerzuje, to musi robić taki łuk. Później jak będzie z wiosny szykowane pole, to będzie wszystka praca wykonywana tutaj wzdłuż tej linii płotu, a ten brzuch, ten cały uskok zostanie tutaj na... No coś tam będziemy siać, jakieś warzywa, tu będzie siane ode mnie w stronę tam Edzia w prostych rzędach, żeby to wszystko było prosto, a na tamtym uskoku coś tam będziemy w drugą stronę siać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak wygląda praca na moim ogrodzie, przygotowanie go do zimy. Jeszcze tutaj pójdzie orka i będzie czekać do wiosny. Na wiosnę wszystko zostanie też jeszcze talerzówką zruszane, żeby ta ziemia była przeruszana. Oczywiście jeszcze raz zostanie zastosowana mączka bazaltowa, bo teraz też tutaj żeśmy rozsiali przed talerzowaniem i na wiosnę pójdzie drugi raz. I będziemy zaczynać później w imię Boże znowu kolejny sezon 2024. A na dzień dzisiejszy żegnam się, zmarzłam, lecę do domu robić makaron, bo tak każdy dzień teraz po troszeczkę makaronu robię. Już mam więcej czasu, nie ma pracy tyle już na polu. Wszystko się już kończy, to zaczyna się praca w domu, pierogi, makarony, ciasta. Także u mnie przystojów, kochani, nie ma. Jak jest, powiedzmy, sezon w polu, no to cały czas pole, pole, pole. Prace takie domowe, typu właśnie pierogi, ciasta stoją. No a teraz jak kończy się praca w polu, to zaczyna się praca w domu. I będzie do znudzenia makaron, pierogi, ciasta, makaron, pierogi, ciasta. Także ja się, kochani, nie nudzę. Nie ma wolnych przestoi. No ale mimo wszystko będzie lżej. Już będzie więcej odpoczynku. Także można powiedzieć, będziemy troszeczkę nabierać sił do kolejnego sezonu. A na dzień dzisiejszy żegnam się z wami. Życzę wam dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, wiary, optymizmu i radości. Trzymajcie się, kochani. Do następnego, moje zmarznięte łapki.